Pytanie kieruję do Justyny. Podaj przepis na idealny omlet. O Jezu. Omlet ze szczypiorkiem, bym zrobiła dobre, to jajka i szczypiorek pokroić, razem wymieszać i na lekkim oleju albo na maśle. A teraz chciałbym skierować to samo pytanie do Klaudii. Podaj przepis na idealny omlet. Taki zrobiony we dwójkę. Aha. Żeby każdy coś od siebie dołożył. Ja szczypiorek, a ty jajeczko może, albo odwrotnie. Aha. Czy umiem gotować? Podaj przepis na idealny rosół. Rosół? Tak, no myślę, że umiałabym gotować rosół, ale jeżeli miałabym wybór, to wolałabym sprzątać. Nie znam przepisu na rosół, bo nigdy nie gotowałam. A z racji, że Tomek lubi gotować, to myślę, że będzie gotował. No co z tego, że ja umiem gotować, jak muszę zająć się gospodarstwem tak w domu, tak? Faktycznie nie gotowałam, ale nie jest to problem, żeby rosół ugotować. Ja uważam, że wszystkiego można się w życiu nauczyć. Którą z domowych czynności lubisz najbardziej, a którą najmniej? Ja z domowych czynności na pewno lubię gotować, a najmniej no to w domu, jak muszę posprzątać coś, nie? No też lubię, ale no wiadomo, że jeżeli znajdę na to czas, to też sprzątam, tak? Mhm. Ale wolę ugotować coś na obiad, tak? Aha, ja wolę sprzątać. No właśnie czuję tak bardziej, wyczułem ją, że nie za bardzo jej gotowanie podchodzi, bo powiedziała, że lubi bardziej sprzątać w domu. I myślę, że z tym gotowaniem bardzo, no bardzo by było jej nie na rękę, tak?